2011 roku Epic Games wpadł na pomysł stworzenia Fortnite, czyli zupełnie nowej gry. Nazwa Fortnite została podzielona na dwa człony, czyli Fort oznaczający budowę fortów oraz Night oznaczający noc, w której to walczymy z zombiakami. Gdyż Fortnite początkowo miał być grą horrorową, szybko jednak zmieniła się ona w największy tytuł na świecie, zgarniając przy tym astronomiczne 20 milionów dolarów. Stało się to ze sprawą trybu Battle Royale, natomiast co dalej z trybem ratowania świata i dlaczego Epic Games postanowiło go porzucić i przestać rozwijać? Zacznijmy zatem wszystko od początku. Przenieśmy się do wspomnianego 2011 roku, ponieważ był to moment, w którym nikt nie wiedział o istnieniu Fortnite, no i nawet nie dało się jeszcze w niego grać. Wtedy to na gali Hype Video Game Awards twórcy po raz pierwszy zapowiedzieli ową grę. Niestety wydaje się, że był to ogromny błąd Epic Games, gdyż przez lata mieli kłopoty z produkcją i końcowym wydaniem tytułu Fortnite. Kolejno w 2012 roku Fortnite ogłosiło datę premiery długo wyczekiwanej gry, a premiera ta przypadała na rok 2013. Jak się okazało, Epic wydało nowy silnik, czyli Unreal Engine 4, który skutecznie uniemożliwił wydanie tej gry. Natomiast tutaj pojawiła się nadzieja, bo przyszedł rok 2014. Deweloperzy w końcu ukończyli grę Fortnite i wydali jej pierwszą wersję wraz z planami na rozwijanie tej gry do perfekcji przez kolejne 3 lata. Wiązało się to z brakiem update'ów przez właśnie kolejne 3 lata, co obecnie wydaje się być absurdalne. Lipiec 2017 roku to okres, w którym gra Fortnite Ratowanie Świata zawitała na rynek. Ten genialny pomysł początkowo radził sobie świetnie, ponieważ już po miesiącu w grę grało ponad milion graczy. A warto wspomnieć, że w tamtym okresie Fortnite był grą płatną i było to na długo przed pojawieniem się trybu Battle Royale. Początkowo gracze z samej rozgrywki byli zadowoleni, do wyboru mieliśmy mnóstwo postaci, jak i broni, typu zapatron, karabiny szturmowe czy nawet broń białą. Co najważniejsze, mogliśmy się cieszyć nową mechaniką budowania, co było rewolucją nawet w trybie ratowania świata. Pozwalało nam to na budowanie masywnych fortów, aby skutecznie walczyć z falami zombie. Zresztą fantastycznie odzwierciedlało to motyw obrony wieży. Wszystkie mechaniki wprowadzone w ratowaniu świata przyczyniły się do ogromnego sukcesu osiągniętego przez Fortnite. Zatem pojawia się pytanie, kiedy tak naprawdę sytuacja zaczęła się pogarszać? Ta już związana była z przełomową decyzją twórców, mianowicie od teraz Fortnite posiadał dwa tryby, ratowanie świata oraz nowy Battle Royale. Patrząc na ogromny sukces PUBG w tamtym okresie, Epic Games postanowił użyć wszystkich sił, by stworzyć własny Battle Royale. Niestety tutaj przyszedł pierwszy problem, ponieważ by w niego zagrać, musieliście zapłacić 20 dolarów, przez co nie bardzo Fortnite zyskał na popularności. To dlatego, że jeśli ktoś szukał dobrego Battle Royale'a, wolał dopłacić 10 dolarów i zagrać w PUBG, niż w jakiś bonusowy tryb Fortnite. Samo Epic Games to zauważyło, a więc od teraz Fortnite Battle Royale stało się darmową grą. A to, co stało się później, przerosło nawet samych twórców. Co prawda w Battle Royale nie ma zombie, ale możemy budować, co wyróżniało tą grę od PUBG. Z tego powodu gracze zaczęli grać w Fortnite, gdyż właśnie był on za darmo. Okazało się, że to strzał w dziesiątkę, bo niedługo po tym gra eksplodowała, zyskując popularność, jakiej nikt wcześniej nie widział. W związku z tak ogromną ilością graczy, twórcy musieli podjąć decyzję, co dalej z trybem ratowania świata. Jeszcze w 2017 roku dostaliśmy w nim świąteczny event z nowym wyglądem potworów, a na ten magiczny okres mapa zmieniła się na zimowo. Otrzymaliśmy mnóstwo nowych broni oraz bohaterów i również tego samego roku gra ta miała zmienić się w darmową. Ale w tym temacie zbyt dużo się nie ruszyło, gdyż twórcy przełożyli to na kolejny rok. Nad tym trybem dalej pracowali ci sami ludzie, ale firma całościowo bardziej skupiła się właśnie na Battle Royale. Poprzez dużą inwestycję w pracowników, Fortnite stał się grą wielomiliardową, ale koniec tego dobrego i czas powrócić do ratowania świata. Ponieważ tutaj pojawił się ogromny problem. Twórcy nie mieli zbytnio motywacji, by kontynuować rozwijanie tego trybu, dlatego że stery odnośnie popularności przejął Battle Royale. Zatem nie było większego powodu, by ta gra istniała, ponieważ ponad 90% pieniędzy generował tryb Battle Royale. Dodatkowo ratowanie świata kosztowało 120 zł i sam pamiętam, że gdy kupowałem ratowanie świata w marcu 2018 roku, to nie zrobiłem tego po to, by napadać w ten tryb, ale by zdobyć fałdolce, które później wykorzystam do trybu Battle Royale. Raczej większość z nas kupiło ratowanie świata właśnie z tego powodu, a więc zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Po raz pierwszy wchodząc do ratowania świata ukazał nam się ekran odbioru codziennej nagrody, będący świetną opcją do farmienia V-Bucksu. Czasem dostawaliśmy ich 300, czasem 500, 700, a nawet 1000 po 336 dniach dziennego logowania. Była to moja myśl przewodnia, kupując dostęp do tego trybu. Wydając 120 zł otrzymywaliście nieco ponad 3000 V-Bucksów w tamtym czasie, natomiast kupując ratowanie świata za te same pieniądze, długoterminowo byliście w stanie pozyskać dużo więcej V-Bucksów, co po prostu się opłacało. I to moim zdaniem główny powód, dla którego Fortnite'owcy grali w ratowanie świata. Kolejno nadszedł rok 2019, a my ku zdziwieniu nie dostaliśmy żadnego update'u od twórców. Nie mieliśmy żadnej kontynuacji fabuły czy nowych rzeczy, sytuacja zaczęła być niepokojąca. Cała ta sytuacja sprawiła, że gra jest martwa i co do tego nie ma wątpliwości. W 2020 roku otrzymaliśmy informację, że Epic Games zatrzymał pracę nad ratowaniem świata. Przez co gracze byli naprawdę wściekli. Nie była to jednak jedyna taka rzecz, ponieważ od początku 2017 roku gra ta miała stać się darmowa. No i jak się możecie domyślać, ratowanie świata w dalszym ciągu nie jest darmowe. Kolejnym powodem, dlaczego ta gra upadła, jest to, że raz po raz Epic Games ignorowało ratowanie świata, hamując jego rozwój od momentu powstania Battle Royale. Epic Games, nie chcąc, by gra finalnie była za darmo, padło na genialny pomysł, czyli dodanie ekipaki do Fortnite. Jest to co miesięczna subskrypcja, w ramach której otrzymywaliśmy 1000 V-dolców, darmowy karnet, skina wraz z plecakiem oraz kill-offem, a co najważniejsze,
najważniejsze, dostęp do trybu ratowania świata. Dzięki czemu mogliśmy zagrać w ratowanie świata, płacąc 43 zł zamiast 120. Kolejna i jedyna dobra rzecz, jaką Epic Games zrobiło, to połączyło szafki Battle Royale oraz ratowania świata. To pozwala nam na granie naszym ulubionym skinem zarówno w Battle Royale, jak i w Save the World. W roku 2020 otrzymaliśmy jeszcze kilka zmian, ale niestety nie były one na plus. 30 czerwca 2020 roku został wydany update wprowadzający sezon 3 rozdziału 2 do Battle Royale. Dzięki temu gracze mieli mnóstwo nowości, by w dalszym ciągu pozostać przy grze. Jednocześnie był to jeden z ważniejszych update'ów, ponieważ było to w czasie pandemii. Z tej racji większość ludzi siedziała w domu, a zresztą nie można było go opuszczać. Gaming dzięki temu poszedł do przodu, a Epic przegapiło okazję, by przywrócić do życia ratowanie świata. W tym czasie Epic pracowała nad dodaniem roadmapy, która zawierała mitycznego króla burzy. Ale to się chyba nie wydarzyło, bo w sumie dokładnie nie pamiętam. W tym samym update'cie ratowanie świata oficjalnie przestało być we wczesnym dostępie, co oznaczało przejście tego trybu na darmowy. Ale no niestety nic bardziej mylnego, ponieważ Epic wycofało się z tego pomysłu po raz setny. Pozostawiło to tryb jako premium doświadczenie ukryte w darmowej grze. A jedyną nowością, jaką otrzymaliśmy, były wyprawy. Jest to sezonowy minitryb, który umieszcza graczy w nowych strefach, jak na przykład łagodne łąki. Wchodząc do tego minitrybu, za zadanie mamy wykonywanie misji. Grając w wyprawy zdobywamy sezonowy level oraz expa, które są oddzielne od normalnego poziomu konta. To sezon zmienia się motyw wypraw, na przykład obecnie jest nim wypełniany wodospad, a w tym trybie nieźle można się pobawić i spożytkować wolny czas. Wprowadzenie wypraw tak naprawdę zapoczątkowało powolną śmierć ratowania świata, która, umówmy się, była nieunikniona. Zatem jak wygląda ratowanie świata teraz? Cóż, podobnie jak las o poranku, w którym nikogo nie ma, ponieważ zupełnie nic się w tym trybie nie dzieje. Jedyne co dostajemy, to rotację wypraw co sezon, o czym wspomniałem wcześniej. Oprócz tego pojawiły się zmiany w movemencie, jak zadanie ślizgu i innych rzeczy, by podążać za tym, co w Battle Royale. I tak naprawdę od 2020 roku nic większego nie zostało dodane. Jeśli chodzi o fabułę, to mamy 4 rejony, czyli Kamienny Las, Deskobrót, Doliny Samowitości oraz ostatni Twin Peaks. Cały wątek fabularny kończy się pokonaniem Króla Burzy i uratowaniem świata. A my dostaliśmy nowe mityczne przedmioty do zdobycia. Łącznie jest ich 5 i wyglądają potężnie, a ja z chęcią zagrałbym takim biczem Króla Burzy. Obecnie mamy rok 2024, a od oficjalnego ogłoszenia Epic o wypuszczeniu ratowania świata za darmo minęło aż 6 lat, ponieważ właśnie w 2018 roku gra ta miała stać się darmowa dla każdego. Na koniec poruszmy temat Donalda Mustarda, gdyż w grudniu 2023 roku dowiedzieliśmy się, jak Epic chciało zaaranżować Fortnite. Pierwsze chcieli oni stworzyć miejsce, w którym możemy cieszyć się różnego rodzaju gram, a wszystko będzie połączone centrum, czyli szafką oraz przedmiotami kosmetycznymi. Według tego teraz gramy w prawdziwą wizję Fortnite, w której zawarte mamy PvP, czyli Battle Royale, Survival, czyli tryb LEGO Fortnite, muzykę, którą jest tryb Fortnite Festival, Creative, czyli mapy kreatywne stworzone przez społeczność, Hard, czyli tryb samochodowy, w którym możemy się ścigać z innymi graczami, oraz ostatnie, czyli PvE, przy którym mamy tajemniczy znak zapytania. Jest to niestety ratowanie świata porzucone przez Epic, raczej ta sytuacja będzie utrzymywała się przez długie lata. Rozpoczynając grę w ratowanie świata, naprawdę się wciągnąłem, liczyłem na fajną przyszłość tej gry. Niestety teraz musimy spoglądać na ten upadły już tryb Fortnite, którego prawdopodobnie nic już nie uratuje. Uratować za to Epic Games chce fabułę w trybie Battle Royale, poprzez wprowadzenie Zeusa czy innych potężnych greckich bogów w sezonie drugim, o czym dokładnie opowiadam właśnie w tym filmie.